W dzisiejszym odcinku pod lupę weźmiemy przyjaciół oraz wrogów każdego klubu w Ekstraklasie. Zawarcie tzw. zgód kibicowskich w wielu przypadkach wiąże się z ciekawymi historiami i anegdotami. Kluby przedstawiam w kolejności alfabetycznej. Przed rozpoczęciem filmu chciałbym jeszcze zaznaczyć, że kibice polskich drużyn zwykle mają znacznie więcej wrogów niż przyjaciół, dlatego w sekcji kosy nie będę wymieniał wszystkich, a jedynie te największe, najbardziej znane. Sponsorem kanału jest Superbet. Wraz z kodem FUTGOL pełnoletni widzowie otrzymują cashback do 3500 zł, 20 zł za pobranie aplikacji, bonus od depozytu 200 zł oraz przy wpłacie co najmniej 50 zł dodatkowo darmowy zakład o wartości 34 zł. Więcej informacji w opisie. Zgoda Krakowi z Arką i Lechem funkcjonuje w ramach tzw. Wielkiej Triady. Wspólny sojusz kibiców tych trzech drużyn zapoczątkowano w roku 1996 podczas spotkania najbardziej wtajemniczonych fanów, tzw. decyzyjnych, do którego doszło w Gdyni. Natomiast Zgoda Krakowi z GKS-em Tychy funkcjonuje już od roku 1982. Z kolei 3 lata później zawiązał się sojusz Krakowi z Sandecją Nowy Sącz. Od roku 1993 Krakowie ma także zgodę z Tarnowią Tarnów, co w ubiegłym roku w związku z 30-leciem przyjaźni kibice Pasów uczcili specjalną oprawą. Oczywiście znajdziemy wiele drużyn, z którymi Krakowie ma tak zwane dobre relacje, chociażby Ajax Amsterdam, jednak w dzisiejszym odcinku koncentruje się jedynie na oficjalnych kibicowskich zgodach. Jeśli chodzi o tak zwane kosy, czyli negatywne stosunki między drużynami, to rzecz jasna w przypadku Pasów od razu nasuwa się rywal z zamiedzy, Wisła Kraków. Do tego należy wspomnieć o Lechii Gdańsk czy Śląsku Wrocław. Te ekipy do roku 2016 znajdowały się w kibicowskim sojuszu z Wisłą Kraków. Ich zgodę uznawano za głównego oponenta wspomnianej wcześniej Wielkiej Triady. Drużyn, z którymi Krakowi jest nie po drodze, jest więcej. Mowa chociażby o m.in. Ruchu Chorzów, Pogoni Szczecin czy Legii Warszawa. Od roku 1996 fani GKS-u Katowice przyjaźnią się z kibicami czeskiego Banika Ostrawa. W tę zgodę mocno zaangażowani są nie tylko sympatycy zespołów, ale i klubowe władze. W roku 2021 w Katowicach zorganizowano mecz pomiędzy Gieksą a Banikiem w związku z 25-leciem przyjaźni. W przeszłości zespoły GKS-u Katowice i Górnika Zabrze, jako ekipy z jednego regionu, nie pałały do siebie sympatią. Wszystko zaczęło się zmieniać w drugiej połowie pierwszej dekady XXI wieku. Aż z czasem, w roku 2009 przy okazji odległego wyjazdu GKS-u do Szczecina, zawarto oficjalną zgodę pomiędzy tymi zespołami. Na ówczesnym spotkaniu Gieksy z Pogonią Szczecin pojawiła się też grupa kibiców Górnika. Dziś mecze pomiędzy GKS-em a Górnikiem nazywa się Śląskim Klasykiem. Jeśli chodzi o wrogie zespoły względem GKS-u, w pierwszej kolejności trzeba wymienić Ruch Chorzów. Konflikt między kibicami tych zespołów dotyczy m.in. faktu, że istotna część mieszkańców Katowic identyfikuje się z ekipą niebieskich. Do wrogów Gieksy należy zaliczyć też inne drużyny regionu – Piast Gliwice, GKS Tychy, Zagłębie Sosnowiec czy GKS Jastrzębie. Poza województwem śląskim Gieksa ma tak zwaną kosę, m.in. z Legią Warszawa, Wisłą Kraków czy Widzewem Łódź. Kibice Górnika przyjaźnią się z ekipą wspierającą chorwacki Hajduk Split. Zgoda między fanami tych zespołów została przypieczętowana w roku 2016, choć przyjazne relacje sympatyków tych drużyn zapoczątkowano już wcześniej. Przyjaźń Górnika z Hajdukiem uważana jest za naprawdę prestiżową. Ekipa najbardziej zaangażowanych fanów Hajduka, zwana Torsidą, jest najstarszą zorganizowaną grupą kibicowską w Europie. Założyli ją w roku 1950 studenci, zainspirowani fanatycznym dopingiem brazylijskich kibiców na Mistrzostwach Świata. Zresztą nazwa Torcida została zaczerpnięta właśnie z Brazylii. Tam grupy kibiców określa się mianem Torcidas. Z kolei w Polsce nazwa Torcida najbardziej kojarzona jest z ekipą kibiców Górnika Zabrze. Kiedy w roku 2018 obchodzono 70-lecie założenia klubu z Zabrza, rozegrano mecz pomiędzy Górnikiem a Hajdukiem. Ponadto fani Górnika przyjaźnią się z kibicami Gieksy, o czym już przed chwilą mówiłem.
Od roku 1988 trwa zgoda Górnika Zabrze z Wisłoką Dębica. Oficjalnie przypieczętowano ją w trakcie meczu tych zespołów w ramach Pucharu Polski. Wówczas obie te drużyny przyjaźniły się z Krakowią. Choć zgoda z ekipą Pasów nie przetrwała próby czasu, fani Górnika i Wisłoki wciąż wzajemnie się wspierają. W roku 2018 w celu uhonorowania 30-lecia tej zgody rozegrano mecz pomiędzy tymi zespołami. Od kilkudziesięciu lat trwa także przyjaźń między Górnikiem Zabrze a Rowem Rybnik. Największym rywalem Górnika Zabrze rzecz jasna jest Ruch Chorzów. Wzajemna niechęć między kibicami tych drużyn nie wynika tylko z faktu, że są to zespoły z tego samego regionu. Niegdyś były to pod względem sportowym dwa najlepsze kluby w Polsce. Toczyły legendarne boje o krajowe mistrzostwo. Dziś ich sportowy status odbiega od ówczesnego, jednak mecze pomiędzy Ruchem a Górnikiem, zwane Wielkimi Derbami Śląska, wciąż elektryzują cały kraj. Do wrogich Górnikowi Zabrze ekip zaliczają się m.in. także Piast Gliwice, Wisła Kraków, Elana Toruń, Widzew, Polonia Bytom, Legia Warszawa czy Zagłębie Sosnowiec. W przypadku aktualnego mistrza Polski, Jagiellonii Białystok, od roku 2019 trwa zgoda z zespołem Mazura Ełk. Już wcześniej fani ekipy z Ełku pojawiali się na meczach Jagi i uważano ich za fanklub drużyny z Podlasia. Później jednak oficjalnie przybito zgodę. Do nieprzyjaciół Jagiellonii zaliczają się m.in. takie kluby jak ŁKS Łomża czy Wigry Suwałki, które są położone niedaleko Białegostoku. Ponadto Kosa jest z Legią Warszawa, Koroną Kielce, Arką Gdynia czy Śląskiem Wrocław. Jak czytam na oficjalnej stronie Stowarzyszenia Kibiców Korony Kielce, ekipa z województwa świętokrzyskiego nie ma żadnych zgód. Do wrogów zespołu scyzoryków możemy zaliczyć m.in. Krzyostrowiec Świętokrzyski, Wisłę Kraków, Legię Warszawa czy Radomiaka Radom. W przypadku Lecha Poznań oczywiście ponownie muszę powiedzieć o tak zwanej Wielkiej Triadzie, sojuszu Kolejorza z Krakowią i Arką. Bardzo ważna dla Kolejorza jest także zgoda z Krzyostrowiec Świętokrzyski. Zawarto ją w roku 1992. Swoją przyjaźń z tym zespołem fani Lecha w przeszłości wyrazili za sprawą spektakularnej oprawy. W roku 2019 w celu uhonorowania 90. rocznicy założenia klubu Krzyostrowiec Świętokrzyski doszło do meczu towarzyskiego pomiędzy ekipą pomarańczowo-czarnych a zespołem Kolejorza. Natomiast w roku 2017 została przybita zgoda kibiców Lecha z fanami ŁKS-u Łódź. Największym wrogiem Lecha jest rzecz jasna Legia Warszawa, jednak Kolejorz ma tak zwaną kosę z wieloma innymi drużynami. Mowa tu m.in. o Wiśle Kraków, Ruchu Chorzów, Widzewie, Śląsku Wrocław, Lechii czy Pogoni Szczecin. Kibice Lechii Gdańsk przyjaźnią się z fanami Śląska Wrocław od wielu dekad. Wszystko zaczęło się w roku 1977, gdy ekipa z Dolnego Śląska zawitała do Trójmiasta przy okazji meczu z Arką Gdynia. Opowiada o tym wieloletni kibic Lechii Gdańsk, aktualnie kustosz muzeum tej drużyny, Zbigniew Zalewski, na łamach portalu śląsk.net.com. Śląsk grał w sobotę w Gdyni z Arką. My w niedzielę jechaliśmy do Koszalina na mecz z Gwardią. Nie mieliśmy już szans na awans, pociąg ruszał z Gdyni. Zebraliśmy się w siedmiu. Arkowcy namówili tych ze Śląska, żeby nas zlać. Ale my się nie baliśmy. Postawiliśmy się i tym chłopakom ze Śląska to się spodobało. Czterech z nich pojechało z nami do Koszalina. Za tydzień na meczu z Zawiszą było ich już chyba 40. I tak się zaczęło. Ja w tamte wakacje 2 tygodnie podejmowałem gości, potem 2 tygodnie siedziałem we Wrocławiu. Oczywiście głównym rywalem Lechii jest inna drużyna z Trójmiasta, czyli Arka Gdynia. Ekipa z Gdańska ma także napięku z przyjaciółmi Arki, Lechem i Krakowią. Do grona jej wrogów można także zaliczyć m.in. Pogoń Szczecin, Elanę Toruń czy Zawiszę Bydgoszcz. Niezwykle ciekawą historię zgody Legii Warszawa z Zagłębiem Sosnowiec przeczytałem na portalu legioniści.com. Wszystko zaczęło się od tak zwanej afery dolarowej. Mowa tu o roku 1974, gdy były bramkarz Legii, Władysław Grotyński, odsiadywał wyrok w więzieniu.
Po wyjazdowym meczu z Feyenoordem przemycił on bowiem dolary do naszego kraju. Legia, jako wojskowy klub, ze względów wizerunkowych nie mogła walczyć o Grotyńskiego. Jednak Zagłębie Sosnowiec dokonało wszelkich starań, by skrócić jego karę oraz zatrudnić u siebie. To się ostatecznie udało. Grotyński został bramkarzem Zagłębia Sosnowiec. Gdy przyjechał wraz z drużyną Zagłębia do Warszawy na mecz z Legią, został owacyjnie powitany. Kibice wojskowych doceniali czas, gdy bronił dostępu do bramki na Łazienkowskiej. Otrzymał kwiaty, a fani Legii przybijali mu piątki. Wieść o tym, jak kibice Legii potraktowali bramkarza Zagłębia, rozeszła się po Sosnowcu. Gdy z kolei stołeczna ekipa przyjechała w roku 1977 na mecz do Sosnowca, fani Zagłębia z niezwykłym szacunkiem potraktowali Kazimierza Dejnę, który niejednokrotnie był wówczas wygwizdywany na innych stadionach. Po tamtym meczu doszło do spotkania kibiców Legii i Zagłębia i tak narodziła się ich przyjaźń. Warto też wspomnieć o wkładzie byłego dziennikarza Przeglądu Sportowego, Grzegorza Aleksandrowicza, który szczególnie pielęgnował przyjaźń tych dwóch klubów. To, co silnie łączyło Legię i Zagłębie na przestrzeni lat, to także niechęć względem klubów z Górnego Śląska. Przyjaźń Legii Warszawa z holenderskim ADO Den Haag rozpoczęła się w latach 80. W 1983 roku Wojtek Wisiński, jeden z najbardziej zaangażowanych fanów Legii Warszawa w tamtym okresie, odpowiedział na list jednego z kibiców Den Haag, który poszukiwał kontaktu do kibiców Legii Warszawa. Ich znajomość doprowadziła do coraz częstszych wzajemnych wizyt kibiców obu klubów na meczach swoich drużyn, organizacji zawodów piłkarskich oraz poszerzania się przyjaznych relacji między legionistami a fanami haskiej drużyny. Czytam na oficjalnej stronie Legii. W roku 2010 w Warszawie zorganizowano mecz charytatywny pomiędzy Legią a ekipą Den Haag, który miał na celu uzbieranie środków na wsparcie wspomnianego Wojtka Wisińskiego, który wówczas znalazł się w trudnej sytuacji zdrowotnej i życiowej. Przyjacielskie relacje łączą także Legię z Olimpią Elbląg, natomiast w roku 2017 wojskowi przybili zgodę z Radomiakiem, co fani obu ekip uczcili oprawą na meczu drużyny z Radomia. Oczywiście klubów, z którymi Legia ma tak zwaną kosę, jest wiele. Mowa tu oczywiście o innej stołecznej ekipie Polonii Warszawa. Do tego należy wymienić Widzew, Lech, Ruch, Górnik, Wisłę czy Arkę. Jednak drużyn nieprzyjaznych Legii jest rzecz jasna o wiele więcej. Motor Lublin ma tylko jedną zgodę w postaci Śląska Wrocław, jednak z tą międzyklubową przyjaźnią wiążą się duże tradycje. Powstała ona bowiem w roku 1989. Przy okazji świętowania 30. rocznicy tej zgody zorganizowano turniej, a na nim zaprezentowano oprawę. Głównymi wrogami motoru są Wisła Kraków, Widzew, Ruch, Stal Rzeszów czy Awia Świdnik. Piast Gliwice przyjaźni się z białoruskim Batę Borysów. Skąd wzięła się ta zgoda? Wszystko zaczęło się od sytuacji z roku 2010, gdy fani ekipy Batę wybierali się na wyjazdowy mecz swojej drużyny w ramach eliminacji Ligi Mistrzów z FC Kopenhaga. Białorusini byli ciekawi, jak wygląda atmosfera na polskich stadionach i postanowili zahaczyć o stadion Piasta Gliwice. Kiedy fani śląskiej ekipy zorientowali się, że zawitali do nich niespodziewani goście, zaprosili ich do wspólnego kibicowania. Następnie kibice zaczęli wspierać się na meczach. Tak rozpoczęła się przyjaźń tych dwóch klubów. Gdy w roku 2019 ekipy te trafiły na siebie w eliminacjach Ligi Mistrzów, fani zaprezentowali spektakularną oprawę. Ponadto Piast Gliwice ma zgodę z inną drużyną z województwa śląskiego, GKS Jastrzębie. Jeśli chodzi o kosy, to największy konflikt Piast ma z Górnikiem Zabrze. Część gliwickich dzielnic utożsamia się nie z Piastem, a ekipą trójkolorowych. Ponadto do wrogów Piasta możemy zaliczyć także GKS Katowice, Zagłębie Sosnowiec, Legię Warszawa czy ROW Rybnik. W roku 2019 wszystkie portale kibicowskie obiegła wieść o zgodzie Pogoni Szczecin z Kotwicą Kołobrzeg. Z kolei w ubiegłym roku ekipa z województwa zachodniopomorskiego ogłosiła zawarcie zgody z holenderskim Feyenoordem. Kibice Pogoni uczcili ten moment oprawą wskazującą, że zarówno Szczecin, jak i Rotterdam są miastami portowymi. Jeśli chodzi o kosy, to należy wymienić Lechię Gdańsk, Lech Poznań, Krakowie,
Arkę Gdynia i Zagłębie Sosnowiec. Puszcza Niepołomice jako drużyna z miejscowości leżącej nieopodal Krakowa od roku 2022 ma zgodę z garbarnią. Natomiast kibice Puszczy nie mają wrogów. Tak więc w rubryce Kosy należy wpisać brak. Raków Częstochowa ma zgodę z chemikiem Kędzierzyn Koźle. Przyjaźń między tymi drużynami funkcjonuje nie tylko wśród kibiców. W tym roku włodarze Rakowa podpisali umowę o współpracy z drużyną chemika w ramach tzw. projektu klubów filialnych. Ponadto kibice Rakowa przyjaźnią się z fanami klubu Fehervar, w przeszłości zwanego Videotonem. Fani ekipy z Częstochowy wspierali węgierską drużynę, chociażby gdy ta mierzyła się z Lechem Poznań w europejskich pucharach. Natomiast znienawidzone przez kibiców Rakowa drużyny to Odra Opole, Widzew, Ruch, Piast czy właśnie Lech Poznań. Jedyną zgodą Radomiaka jest ta z Legią Warszawa, o której mówiłem już w dzisiejszym odcinku. Jeśli chodzi o wrogów tego zespołu, to na pewno należy wymienić inny zespół z Radomia, RKP Broń, a do tego m.in. takie ekipy jak Korona Kielce, Krzoostrowiec Świętokrzyski, Motor Lublin czy Polonia Warszawa. Stal Mielec ma zgodę z Sandecją Nowy Sącz oraz ekipą Czarnych Jasło. Do głównych rywali ekipy z Mielca możemy zaliczyć takie zespoły jak Siarka Tarnobrzeg, Stal Stalowa Wola, Wisłoka Dębica, Stal Rzeszów czy Karpaty Krosno. O historii zgody Śląska Wrocław z Lechią Gdańsk już opowiadałem. Także z dzisiejszego odcinka dowiedzieliście się już o przyjaźni ekipy z Dolnego Śląska z Motorem Lublin. To jednak nie wszystko. Dobre relacje między Śląskiem Wrocław a Miedzią Legnica powstały już w latach 70. Pod koniec następnej dekady, podczas sezonu 89-90, przybito zgodę, jednak wkrótce sojusz ten upadł. W roku 2001 ponownie przybito zgodę Miedzi ze Śląskiem i trwa ona po dziś dzień. Ponadto ekipa z Dolnego Śląska ma też zgodę z zagranicznymi zespołami. Mowa tu o czeskiej Opawie. Kiedy w tym roku miasto Opawa obchodziło swoje 800-lecie, jedną z atrakcji przygotowanych dla mieszkańców był towarzyski mecz pomiędzy SFC Opawa a Śląskiem Wrocław. Innym zagranicznym sojusznikiem Śląska jest węgierski Ferencvaros. Przybicie tej zgody ogłoszono stosunkowo niedawno, w roku 2021. Do wrogów Śląska Wrocław zaliczają się takie zespoły jak Arka Gdynia, Widzew, Ruch Chorzów, Zagłębie Lubin, Lech czy Wisła Kraków. Kibice Widzewa Łódź mają zgodę z fanami Ruchu Chorzów. Dobre relacje między tymi klubami rozpoczęły się już pod koniec lat 70. Pierwszą zgodę przybito na początku kolejnej dekady. Później relacje między klubami znacząco się pogorszyły. Aktualnie trwająca zgoda została jednak przybita w pierwszej dekadzie XXI wieku. 16 kwietnia 2005 roku na mecz ligowy do Chorzowa przyjechało kilkuset szalikowców Widzewa, którzy zostali wpuszczeni przez fanów Ruchu na prostą. Przez całe spotkanie kibice pozdrawiali się, wymieniali szalikami i dopingowali swoje drużyny. Tutaj wyjaśnia się, dlaczego zgoda powstała niespodziewanie. Osoby decyzyjne zostały niemalże postawione przed faktem dokonanym. Czytam na portalu niebiescy.pl. Z kolei w roku 2018 oficjalnie ogłoszono zgodę Widzewa z Elaną Toruń, choć te dwie ekipy dobre relacje miały już od dawna. Oczywiście głównie za sprawą Ruchu Chorzów, który przyjaźni się zarówno z Widzewem, jak i Elaną. Jeśli chodzi o tak zwane kosy Widzewa Łódź, to na pewno trzeba wymienić ŁKS, Legię Śląsk Wrocław, Lechię Gdańsk, Lech Poznań, Krakowie, Motor Lublin czy Zawiszę Bydgoszcz. Zagłębie Lubin łączy wieloletnia przyjaźń z Arką Gdynia. O okolicznościach zawarcia tej zgody można przeczytać na portalu arkowcy.pl. Zawarcie zgody, jeśli tak to można napisać, nastąpiło chyba w 1983 roku. Przyjechały na Ejsmonda dwa autobusy z Lubina, takie stare jelcze ogórki. Kibice Zagłębia usiedli na kortach. Na górce konsternacja, co robić? Z kim mają zgody, a z kim kosy?
Doszło do tego, że nikt nic o nich nie wiedział, więc zostawiliśmy ich w spokoju. Pod koniec drugiej połowy meczu Max do nich podszedł. Tak zobaczyć, co to za ludzie przyjechali. Po 5 minutach patrzymy, a ten zapierdł w stronę górki i coś tam macha rękami. Przyleciał i krzyczy, że Zagłębie polewa wódkę. Górka opustoszała w 2 minuty. Po meczu wzięli nas do autokaru dalej i polewali. Podrzucili nas pod dworzec już całkiem pijanych. Tak chyba można nazwać zawarcie zgody z Zagłębiem Lubin. Jedynie lata mogą być błędne i nie do końca się zgadzać. Duże tradycje wiążą się także ze zgodą Zagłębia Lubin z Zawiszą Bydgoszcz. Powstała ona bowiem w roku 1989. Od połowy lat 90. Zagłębie trzyma sztamę z Odrą Opole. Za największego wroga kibice Zagłębia Lubin uznają Śląsk Wrocław, jednak do ich przeciwników należy zaliczyć także Wisłę Kraków, Miedź, Lechię, Chrobrego, Legię, Pogoń czy ŁKS.